Siema, lada moment startują zapisy na Dzień Marzyciela. Pewne rzeczy pozostają bez zmian. W Dzień Marzyciela znowu popłyniemy. Na wszystkich, którzy ruszą się z kanapy, żeby 7 września być z nami, czeka całe morze atrakcji, fala pozytywnej energii oraz unikatowe medale. Dochód z całej akcji przeznaczamy na stypendia sportowe dla młodej, aktywnej sportowo młodzieży w ramach Uniwersytetu Potężnych Dzików. Czyli co? Czyli powiększamy statko. W zeszłej edycji wypowaliście 6 stypendiów, w tym roku trujemy aż 10! Są te zmiany na lepsze. W tym roku będzie mniej stania, a więcej pływania, dlatego że Zatokę Sportu Politechniki Łódzkiej dzielimy na 30 25-metrowych torów, na których każdy z uczestników ma maksymalnie 30 minut do przepłynięcia jak największej ilości basenów. 30 minut pływania non-stop to dla wielu z Was abstrakcja. Jeżeli należysz do tej grupy, to wyspokajam. Po pierwsze, Dzień Marzyciela to przede wszystkim zabawa, dlatego to ile przepłyniesz, ile czasu będziesz płynąć, jak będziesz płynąć, z czym będziesz płynąć, to wszystko jest dozwolone i dowolne. To, co jest obowiązkowe, to Twój udział! Po drugie, jak część z Was być może wie, od jakiegoś czasu prowadzę szkołę efektywnego kraula. Wszystkim tym, którzy do 7 września chcą się nauczyć pływać lub poprawić swoją technikę pływacką, zamierzam to umożliwić. Jak? Ano tak, że od przyszłej niedzieli regularnie pojawiać się będą filmiki instruktażowe, które pozwolą Ci poczuć się jak jeżyk w wodzie. Znaczy komfortowo. Poza tym niebawem pojawi się informacja o otwartych treningach w Zatoce Sportu. Żeby skorzystać z tych wszystkich rarytasów, jedyne co musisz zrobić, to kliknąć, że biorę udział w wydarzeniu Dzień Marzyciela na Facebooku. Druga istotna zmiana jest taka, że mamy dla Was jeszcze więcej atrakcji w tym roku. Dlatego też mamy do dyspozycji cały teren parkingu za nami i cały teren zielony tutaj przed Zatoką Sportu Politechniki Łódzkiej. I to właśnie tutaj zrobimy wielki piknik, który będzie pełen atrakcji dla każdego z Was. Podsumowując, już niebawem Łódź popłynie w największej sztafecie marzycieli ever. Wspólnie zrobimy coś, co przejdzie do historii. Bo jak nie Łódź, to kto popłynie tak epicko, że usłyszy o tym cała Polska?